Witamy serdecznie z Jawora. Tym razem jesteśmy w namiocie wyjątkowym i z wyjątkowym gościem. Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, co tutaj się dzieje, gdzie my się znajdujemy i no, widzę, że praca w ręku. Rzeczywiście, trwają warsztaty wypieku piernika jaworskiego według tradycji, która sięga w Księstwie Świńsko-Jaworskim XIII wieku. Jest to najstarsza tradycja piernikarska w ogóle na ziemiach polskich. W samym Jaworze już mamy informację, że w roku 1549 tu niejaki Lorenz Mell na rynku, gdzie też się dziś znajdujemy właśnie podczas naszego święta, tu sprzedawał korzenne przysmaki. Czyli tak naprawdę to święto chleba i piernika to nie jest wymyślony, komercyjny chwyt, żeby przyciągać turystów, tylko to jest powrót do historii. Rzeczywiście, mamy czym się szczycić. Ta tradycja jest wielowiekowa. Dodam, że z Norymbergi, prawda, te kolebki piernika w Europie dociera piernik na Śląsk, a stąd już 100 lat później do Torunia, więc oczywiście niekwestionowaną stolicą polskiego piernika jest Toruń. Zresztą mamy dzisiaj także Muzeum Toruńskiego Piernika i nawet rzeźbiarkę form piernikarskich dotarli do nas z Torunia. Niemniej jednak to wszystko tam zadziało się później. Czyli dotarło z Jawora do Torunia, żeby była jasność. Tak, tak. Niesamowita historia, ale dziś co z tej historii pozostaje? No jest trzydniowe święto, mamy przypomnienie tych tradycji, ale na co dzień, czy ten piernik jest obecny w Jaworze? Jest. Możemy przez cały rok w Muzeum Regionalnym zwiedzać wystawę o tej tradycji, o także i formy piernikarskie, które w muzeum posiadamy w ilości 25 sztuk. To jest znakomita kolekcja i tak naprawdę właśnie cała historia Święta Chleba i Piernika w Jaworze rozpoczęła się od tego, że muzeum posiada te unikatowe formy, jeszcze sprowadzone przez dawnych mieszkańców Jawora, przedwojennych, zgromadzone, zdeponowane w tak zwanym Heimat Muzeum Jawer i ta właśnie historia regionu tu nam towarzyszy. Te formy, czyli po prostu mówiąc krótko i obrazowo, takie foremki do odciskania pierniczków. Tak, rzeczywiście takie wykonane z drewna, z drzew owocowych, na przykład z jabłoni, z wiśni, miękkim narzędziem, rylcem, przez snycerzy, a więc takich rzeźbiarzy specjalizujących się w reliefie, w rzeźbieniu w drewnie i tam powstaje taka matryca, odcisk, bo sama forma jest wizerunkiem negatywowym, a pozytywowy odlew to już właśnie ten pierniczek, który jest wypukły i nosi jakiś wizerunek. Były bardzo liczne te wizerunki, bardzo bogate, na przykład dzieci w takich powijakach, takie po prostu na okoliczność narodzin, podarowywanych podczas uroczystości chrztu. Podczas festiwali takich związanych na przykład z bractwami strzeleckimi, bractwami kurkowymi, które też były, było takie bractwo w Jaworze w XVI wieku, to oczywiście wypiekano postać żołnierza, tak, z muszkietem. To bardzo, bardzo ciekawe tradycje. Także na okoliczności na przykład zaręczyn. Chłopak dziewczynie podarowywał kosz piernikowy. Tak, który... A pierścionek był? Oczywiście, ale najpierw musiała przyjąć te oświadczyny, zgodzić się tak. Gdyby odmówiła, to było to właśnie oddanie kosza. A, czyli oddanie kosza, stąd może się wzięło dać komuś kosz. Tak, tak. Właśnie genezą tego jest ów podarek. No i drodzy Państwo, słyszycie same przepiękne, przepyszne informacje, niesamowite historie, kawał bogactwa tej ziemi, którego dziś możecie skosztować, którego dziś możecie popróbować sami zrobić przecież. Rzeczywiście, bo przez te trzy dni, ale także przez cały rok w muzeum trwają warsztaty wypieku, ponadto dekorujemy, a muszę dodać, że ostatnio takie odkrycie naukowe poczyniłem, związane z rekurowaniem pierników. Najstarsza chyba zmianka na ziemiach polskich pochodzi z roku 1604, już w księstwie legnickim. Piastowie legnicy znali receptę na piernika lukrowanego, a aptekarze z Jawora właśnie także te tradycje później kultywowali, bo pierniki były dostępne gdzie? Najpierw w aptekach. Czyli coś takiego drogiego i bezcennego tak naprawdę, niedostępne dla każdego. Tak, ponieważ przyprawy piernikowe, te korzenne sprowadzane z dalekich krain, były
Cóż, bardzo drogie, a więc pieprz, kardamon, goździki, wanilia, cynamon. To rzeczywiście cała plejada tych, prawda, które dziś mamy w kuchni, w zasięgu, tanie, a wtedy no, sprowadzane z krain zamorskich statkami. Dodam, że na przykład do lukrowania tych pierników śląskich 4 wieki temu służył cukier z trzciny cukrowej, a trzcinę cukrową sprowadził dopiero Krzysztof Kolumb do Europy, tak? No i kilkadziesiąt lat później już tutaj w miasteczkach dolnośląskich był on propagowany. Słyszycie Państwo te smakowite historie. Zapach kardamonu, wanilii unosi się tutaj. Musicie tu przybyć, posmakować, popróbować i po prostu poczuć ten klimat. 3-dniowe święto chleba i piernika trwa. Zapraszamy do Jawora. Zapraszamy.